Jeden silnik, drugi. O cholera, twarde lądowanie. Jest trochę niżej niż 150. Patryk jest naszym największym talentem. Nauczył się latać na symulatorze i zgromadził sobie w międzyczasie fantastyczny sprzęt. Słuchajcie, kolejna afera. Tym razem spotykamy się w szerszym gronie. Jest tu paru chłopaków, plenerowiczów. Mamy dzisiaj trochę polatać. Będą loty widokowe, ale będzie też się trochę działo pod kątem, myślę, wrażeń. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to, co sobie założyłem i co wizualizuję, dam radę. Zaczynamy. Fajnie się tu lata? Fajnie, fajnie. Jak mu idzie? Wymiata chłopak. Niezły jest, nie? Skurczyk, dawaj. Super lata. Symulator zrobił robotę w jego przypadku. Ja to w ogóle nie, wiesz, nie wiem, czy ja mam się zasięg. No mam, bo pisałem do ciebie, mam. Ty, Miniak zrobił coś, jakiś tryb FPV, coś tam. Tak, tak, ale to tylko ułożenie gimbala. Teraz Robert zrobi to samo. Ale widać pięknie, jak przechodzą deszcze dookoła. I widać, jak pogoda się zmienia. Tam jest płasko na wschodzie i przejaśnienia. A tutaj na zachód i na południe przechodzą deszcze mocno. Wystartował R. W goglach kolega tutaj będzie latał. Na razie nie chcę nam pokazać, jak to mu się łączy. Ale R już poleciał w stronę Kielc. Niedługo będzie w programie Okiem Drona. Jesteśmy dzisiaj drugiego dnia z ekipą. Patryk lata tym razem miniaczem, bada teren, sprawdza, gdzie tam może wlecieć swoim Nazgulem. Przyjechaliśmy na górkę Birów i to wszystko tutaj z naszego poziomu, z poziomu normalnego człowieka, wygląda na zarośnięty teren. Ale jak się jest tam wyżej, to jest naprawdę ładnie. Jak ci się to podoba? Jest bardzo fajnie. Nie spodziewałem się takiej górki. Tak. W środku lasu. Dosyć nisko ten samolot leci. Moje pierwsze loty dzisiaj odbyły się mini dwójką. Muszę go pochwalić, bo jest cichutki, ma świetny zasięg i robi naprawdę fantastyczne rzeczy. Tutaj, pomimo że jest sporo lasu, mocno zarośnięta jest ta góra, to on nawet przez chwilę nie stracił, nawet nie lagował, czy nie stracił zasięgu. Nie wiem, jak u ciebie jest, Jędrzej? Ma zawiechy. Jędrzej mówi, że R1 ma zawiechy, natomiast ten egzemplarz spisuje się świetnie. Akumulator wyczerpany w nim, zatem przesiadamy się na coś większego. Drugi bohater dzisiejszego dnia to Nazgul, wersja analogowa Patryka, naszego Johnnego FPV. Ma tutaj radio Taranis i gogle Ishin. Który to jest model, Patryk? V800 albo ileś tam 300M. One całkiem dobrze się spisują, ja wczoraj nimi latałem, nie? Tak. Mają nagrywanie DVR i te całkiem dobrze widać w tych goglach. To startuj, stary. Robert zgłasza lot, tak? To jest głoś nas wszystkich, bo ja jak zwykle zapomniałem o tym. To znaczy nie jak zwykle, ale zapomniałem. O, dobra, i tutaj będzie dwójka i tam jest też dwójka. A Jędrzej już przestał latać? Co się stało?
Zaraz się przelecisz tym moim. Na razie był cruising, pierwsza bateria oczywiście tak nisko, low pass był tutaj grany. Aha. I no i zaraz będę próbował freestyle, bo słońce wyszło i może coś ciekawego nakręcę. Robert, i co? Jak tu jest? Pięknie, fajnie. Tak? Pięknie. Podoba ci się? Ja ostatnim razem tutaj na tej górce byłem, to ona była cała zarośnięta krzeczorami. Tak. Tam jeszcze nic nie było. Dużo zrobili tu. No, bardzo ładnie to. I grodzisko piękne. I też udostępnione. Tam przejdziemy się zaraz, wiesz, jak polatamy. Mhm. Trzeba wykorzystać warunki. Jędrzej tutaj lata RM2. No jak tam, Johnny FPV? Idzie dobrze? Idzie dobrze. Ciekawy jestem, jak twój sygnał. 80. Czy jest ok? Dobrze, Jędrzej będzie lądował. Okay, śmiało. To wal na polankę robić freestyla. Oj, 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 oj. Okej, mamy go tu. Dobrze było, Johnny FPV. No, przekozaczyłem, ale jest okej. Jesteś zadowolony? Tak, jest fajna polana. Można... A widoczki i warunki? I same... Widoczki też. Tam jest ten gród właśnie. Poleciałem, ale zrywa mi zasięg, więc musiałbym trochę bliżej być. Więc... Tak. Polatałeś trochę? Podobało mi się. A jak dwójka w porównaniu do tego? Jedynki? No. No jest postęp. Tak, a co najbardziej tak odczuwałeś? Jaką różnicę? Lepszy zasięg, płynność lotu. Super. Dobra. Roberto ląduje też. Ląduję. Okej, zrobimy jeszcze. Ja bym chciał jeszcze zrobić jeden krótki przelot, żeby mieć porównanie ujęć trzech dronów. No on był, jest trochę niżej niż 100 metrów czy 150, nie? Jędrzej się trochę wspina, musi zaznać jurajskiego klimatu. Tak jest. Nie tak, że wszystko płaskie. Akcję ratunkową, Jędrzej się wpierniczył bokiem w skałę. Dron spadł. Teraz trzeba go odnaleźć, jest jakieś 150 metrów, 200 od nas. Trzeba przejść przez las wzdłuż muru i spróbujemy go zlokalizować. Mógł uderzyć w niedźwiedzia? Albo w lalkę. Przejdziemy zaraz tam, będziemy widzieli. Tutaj właśnie Jędrzej zahaczył o tą skałkę. Tak myślałem, że to było tu. Tam mamy z powietrza obserwację, czyli jest zapewne Roberto z nami. Tutaj po tych stopniach, dokładnie po tej grani. No właśnie, co robisz? Tu tędy, tędy lepiej wejść. Tu tędy pójdziemy. Zejdę, tylko później tu zejdę. Zejdziesz spokojnie. Zobaczymy, w jakim stanie jest Mavic. Muszę się tu wspiąć. Okej. Okay. Cześć chłopaki, co tam? Kolega przyjechał z tego, z miejsca, gdzie jest płasko. I się złamał. Jeden silnik, drugi. O cholera, twarde lądowanie. No, bokiem. Nieźle. Skały. Całe szczęście, że nie przywalił w ludzi, ale dron jest do serwisu. Tak to wygląda. O tej porze jest świetne światło, to jeszcze wrócę i polecę. Jędrzej już polatał sobie. Jednak jak się mieszka na terenach płaskich, to człowiek inaczej postrzega górki. Zahaczył bokiem. No ramię do wymiany, jeden silnik urwany też. Trochę przypieprzył, ale kamera cała. Zasięg się zgadza? Zadowolony jesteś z miejscówki i spory? Tak. To było przednie. Zajebiście było. Fajna pora, nie? Fajna pora, no. Polatałem przy zamku, trochę cinematic dałem. Poza tym, że sobie straciłem orientację w terenie, tutaj pokażę na nodze. Dosyć no ja. Ostro. Same straty dzisiaj. To kolega miły mi pomógł ten odwrócić drona i wystartowałem z jego bluzy po prostu i przykręciłem pięknie śmigło. Dobra, kończymy nasze lokalne występy. Jest przepiękny zachód słońca za mną.
Bilans jest taki, że jeden dron rozwalony. Lotów zrobiliśmy ze 20 tutaj, ale było bardzo, bardzo miło. Mamy tam imprezę z tyłu. Trzeba by ich przegonić, tych chłopców. Natomiast sama pora i miejsce rewelacyjne. Wywiłem do góry go. Tak. Obróciłem i zahaczyłem w drzewo. Dobrze, że spadł na dół i kolega mi tam pomógł właśnie wylądować. No, a stąd się ten wywaliłem, bo straciłem orientację na Google. A matka, czyli podczas lotu? Nie podczas lotu. Normalnie się wywaliłem. Ja jak już tam zleciałem na dół, więc... No ładnie, Patryk. Więc ostro.